Dzisiaj porozmawiamy o zooplanktonie w Arktyce. Żeby porozmawiać o zooplanktonie w Arktyce, wiadomo, że musimy zacząć w ogóle od tego, czym jest zooplankton, a w ogóle początkowo wyjść od tego, czym jest plankton. Później przejdziemy do tych specjalnych właściwości, jakie ma zooplankton w tym regionie, jakie ma przystosowania, również do tego, żeby w tych ekstremalnych warunkach przetrwać, jakie ma przede wszystkim znaczenie w tym też bardzo specyficznym ekosystemie, oraz jakie są zależności między zooplanktonem a zmianami klimatu. Czy zmiany klimatu w jakikolwiek sposób wpływają na zooplankton, w szczególności zooplankton w Arktyce, i jakie może mieć to konsekwencje. Tak jak mówiłam, czym jest plankton na początku, odróżnia się od bentosu czy nektonu tym, że dryfuje w wodzie. Ma niewielką kontrolę nad swoim ruchem. To nie znaczy, że tego ruchu w ogóle nie wykonuje, albo nie ma możliwości też przejść do takiego specyficznego ruchu, zresztą bardzo masowego, który jest charakterystyczny dla zooplanktonu. W każdym razie jest to grupa bardzo zróżnicowana. Wiadomo, że jeżeli zoo, to mamy do czynienia ze zwierzętami, mogą to być różne formy tych zwierząt, czyli niekoniecznie organizmy dorosłe, ale też na przykład formy larwalne. Mamy tam też różne na przykład meduzy, czy bardziej krążkopławy i chociażby skorupiaki. Skorupiaki są bardzo ważną grupą wśród zooplanktonu, w szczególności mają duże znaczenie właśnie w Arktyce. Jeśli chodzi o klasyfikację zooplanktonu, to możemy, tak jak zresztą każdą grupę planktonu, podzielić według rozmiaru. Mamy tam zarówno mikroplankton, taki naprawdę od 20, powiedzmy nawet wielkości średnicy 20 mikrometrów, to właśnie są te formy niekoniecznie dorosłe, czyli na przykład jaja czy larwy, ale mamy też megaplankton, czyli właśnie meduzę, w sensie poprawnie krążkopławy, które potrafią być naprawdę ogromne i też taki przykład takiego organizmu pokażę. Możemy też dokonać podziału bazując na różnorodnym siedlisku, jest więc holoplankton, który spędza cały cykl życia jako plankton, znaczy przez całe swoje życie ma tę formę planktonową, ale jest też meroplankton, który na przykład takie grupy możemy zaliczyć ryby, gdzie część życia spędza właśnie jako organizm planktonowy, kiedy są to takie dryfujące larwy czy jaja, ale później zalicza się na przykład do nektonu, tak, czyli jest w stanie aktywnie przeciwstawiać się ruchom wody. No i oczywiście, skoro jest to grupa tak zróżnicowana, to taksonomicznie możemy wyróżnić organizmy od jednokorunkowych do gigantycznych tych krążkopłat. Jeśli chodzi o tylko dosłownie kilka przykładowych grup, które do zooplanktonu zaliczamy, to zacznijmy może od skorupiaków przede wszystkim, bo o nich też będziemy głównie mówić. To akurat jest kryl. Jeśli chodzi o kryl, to może rzeczywiście jest to taki organizm, który bardzo się kojarzy z zooplanktonem, ale i słusznie. Natomiast jest to bardziej organizm charakterystyczny jednak dla tego przeciwnych krańców Ziemi, czyli dla Oceanu Południowego bardziej, czyli okolicy Antarktydy, a nie Arktyki. W Arktyce mamy inne dominujące organizmy, dominujące i też bardzo ważne, jeśli chodzi o ich rolę w ekosystemie, również należące oczywiście do skorupiaków. Są to takie organizmy, które, że w ogóle skorupiaki są takimi organizmami, które pod wieloma względami są analogiczne do owadów żyjących na lądzie, tak? Czyli znajdziemy tutaj bardzo wiele podobieństw i dominują w tych społecznościach zooplanktonowych. Stanowią kluczowe ogniwo w łańcuchach pokarmowych. Jest to też grupa również bardzo, bardzo zróżnicowana. Widzimy, że tutaj mamy i organizmy takie typu krewetki, kraby i właśnie kryl, o którym wspomniałam, też są powiedzmy krewetki i krewetkopodobne organizmy. Generalnie termin ten skorupiaki pochodzi od tego, że są pokryte taką zbroją, można powiedzieć, tak, wykonaną z chityny, i to jest też podobieństwo z owadami na lądzie. Ciało osobnika dorosłego, czyli imago, często różni się bardzo znacznie od tego młodocianego, czyli dochodzi do wielu przekształceń w cyklu życia takiego
skorupiaka, które wymagają linienia, czyli zrzucania tej chitynowej osłonki. No i przechodzimy do prawdziwego króla Arktyki, jeśli chodzi o zooplankton. Był w tej grupie, zalicza się oczywiście tej grupy skorupiaków, a konkretnie jeszcze niżej schodząc taksonomicznie do widłonogów. Widłonogi są najbardziej liczną grupą wśród zooplanktonu, jeśli chodzi o zwłaszcza te rejony, a poza tym tak liczną, że praktycznie nie ma takiego litra wody, który moglibyśmy pobrać z morza, żeby nie znaleźć tam co najmniej jednego do dziesięciu, kilkunastu widłonogów. Mam taki charakterystyczny wygląd ciało, kształtu ziarenka ryżu, wielkości mniej więcej, też powiedzmy ziarenka ryżu, czy też mniejsze, takie wiosłowate odnóża, całkiem dobrze rozwinięte oko, spore czułki i znowu tych widłonogów planktonowych, zooplanktonowych mamy parę tysięcy gatunków, a tu skupiamy się na jednym, który się nazywa Calanus glacialis, dlatego że jest on kluczowym gatunkiem w arktycznym ekosystemie. Dlaczego kluczowym? Dlatego, że stanowi taki bardzo ważny ogniwo pośrednie między planktonem roślinnym, fitoplanktonem, a larwami ryb czy rybami, bo jest dla nich bardzo często, zwłaszcza dla larw ryb, głównym źródłem pożywienia. Często jest ten Calanus glacialis jest pierwszą ofiarą larw ryb, więc zdrowa populacja tych widłonogów jest niezbędna dla zdrowych zasobów ryb. Bez nich dochodzi do zaburzeń tej równowagi, jeśli chodzi o sieć pokarmową. No właśnie, jeśli mówimy o tych zaburzeniach równowagi, to są one szczególnie widoczne na jednym z przykładów takiej zależności między właśnie zooplanktonem, a tym razem ptakami, alczykami. Zaraz to jeszcze pokażę. W każdym razie ten sezon wzrostu, sezon ogromnej obfitości widłonogów przypada oczywiście w Arktyce, bo to jest Calanus glacialis, pamiętajmy. Na tą taką wiosno-lato arktyczne, czyli jesteśmy mniej więcej tutaj od maja do września, powiedzmy. Nawet zaczął się października, potem już jest ciemno, nie ma co jeść, już czas właśnie. Czas zapaść w diapauzę. Diapauzę, czyli taki rodzaj hibernacji, która pozwala przetrwać długą, ciemną, ubogą żywność zimę. To taki też element cyklu życia Calanus glacialis. Składają, samica składa jaja, bardzo maleńkie jaja, bo jeżeli mówimy, że to jest wielkości ziarnka ryżu, to składa 40-80 bardzo maleńkich jaj, taki jeden osobnik. Z tych jaj wylęgają się larwy, nałpi, które potem przechodzą różne jeszcze w swoim cyklu życia przemiany, zanim ostatecznie osiągną tę formę dorosłą, te imago. Jeszcze przed tą formą dorosłą jest taka jedna bardzo ważna forma, która ma w sobie już bardzo dużo lipidów, gromadzi bardzo dużo lipidów, które pełnią różną rolę. Z jednej strony jest to taką trochę kamizelką ratunkową, która pozwala się unosić w wodzie, a z drugiej strony są oczywiście zapasem żywności. I dlatego właśnie między innymi Calanus glacialis w związku z tym swoją zawartością lipidów ma tak ogromne znaczenie dla zdrowej populacji, na przykład ryb. Wspominałam o rozbijaniu się tych cykli, to znaczy jeżeli mamy do czynienia ze zmianami klimatu, szczególnie gwałtownymi w okolicach Arktyki, to może dojść do takiej sytuacji, kiedy no właśnie rozminą się potrzeby, rozminie się nam popyt i podaż, tak? Największy popyt na zooplankton, na Calanus glacialis jest wtedy, kiedy alczyki, czy takie małe ptaszki żyjące w Arktyce, składają jaja, wychowują swoje pisklęta. Bardzo potrzebują tych tłustych widłonogów. Natomiast podaż w przypadku zmian klimatycznych może się pojawić za wcześnie, to znaczy za wcześnie zacznie nam
topnieć lód morski, za wcześnie nastąpi ten rozkwit fitoplanktonu, który z kolei jest bodźcem do tego, żeby zooplanktonu przybyło bardzo dużo. Czyli innymi słowy, alczyki jeszcze nie zdążyły się przestawić na to wcześniejsze, to nie jest takie proste, na to wcześniejsze, powiedzmy, składanie jaj, wysiadywanie i wychowywanie piskląt. W związku z czym wtedy, kiedy najbardziej potrzebują odżywczego pokarmu, jego po prostu nie ma tyle, ile go potrzebują. Już widzimy efekty, to znaczy mniejszą masę dorosłych ptaków. Ma to oczywiście też wpływ na przeżywalność piskląt i ptaków dorosłych. Ale nie tylko takie maleńkie wielkości ziarenka ryżu, ale jest z kolei bardzo ważne, jeśli chodzi o łańcuch pokarmowy. Organizmy zaliczam do zooplanktonu. Wspominałam też o proszkopławach i do takich właśnie meduz zalicza się bełtwa festonowa. Największy zresztą gatunek meduz i to zdjęcie jest zdjęciem prawdziwym, a nawet jeszcze może ten organizm być większy. Natomiast jest pod wieloma względami fascynującym organizmem. Po angielsku bełtwa festonowa nazywa się Lion's Mane Jellyfish, czyli lwia grzywa, tak? W związku z kolorami parzydełek, które przywodzą na myśl lwią grzywę. Krążkopławy, mówimy meduza, tak naprawdę to postać dorosła krążkopława, to jest meduza, istnieje od bardzo dawna. Pojawiły się w oceanach tak naprawdę bardziej dawno niż nam się może wydawać, bo jeszcze przed dinozaurami, jakieś 650 milionów lat temu, ale dinozaurów już nie ma, a krążkopławy są. Nadal zaludniają nasze oceany, występują w wielu rozmiarach i kształtach. No ten akurat rozmiar jest dosyć niezwykłym zjawiskiem. Ten parasol teraz z mackami to może mieć długość nawet do 10 metrów, mackami bardziej parzydełkami właśnie. Natomiast krążkopławy pojawiły się już 650 milionów lat temu, ale sama pojedyncza organizm żyje krótko, bo jeden rok. Można ją spotkać w wodach Arktyki, to może się wydaje trochę dziwne, bo sprawia wrażenie takie tropikalne, ale rzeczywiście wody arktyczne są właśnie arktyczne, północny Atlantyk, raczej zimne wody są tym miejscem, gdzie może być też na obfitość pokarmu, więc tutaj najchętniej występuje. Co więcej, jeżeli pojawia nam się bardzo dużo tych bełtw w tej społeczności zooplanktonu, tu jest dużo, to możemy podejrzewać, że środowisko jest w jakiś sposób zagradowane przez człowieka. Tylko że bełtwy festonowe bardzo lubią zdegradowane środowisko. To jest trochę tak, że wrażliwsza na zmianę środowiska konkurencja już im tyle nie przeszkadza w dawaniu pokarmu, a one kwitną. Jeśli chodzi o takie spotkanie z taką bełtwą festonową, nie są one niebezpieczne dla ludzi. No, mogą ewentualnie nieco boleśnie poparzyć, ale to raczej się rzadko zdarza. Na pewno te bezmózgi, ale ogromne, takie cicho sunące stworzenia ludzi. Ludzie nie polują i ludzi nie zjadają. Jeszcze wracając do tej arktycznej sieci troficznej, chciałam tylko podkreślić, że właśnie te lipidy, a dokładnie kwasy, kwas tłuszczowy omega-3, są takim kluczową substancją, która tak naprawdę jest wytwarzana przez fitoplankton, ale następnie gromadzona przez kolejne ogniwo łańcucha pokarmowego i staje się źródłem pożywienia następnie na przykład dla dorsza, który z kolei staje się źródłem pożywienia dla foki, a ta z kolei, jak wiadomo, jest podstawowym źródłem, przynajmniej normalnie jest podstawowym źródłem pożywienia niedźwiedzia polarnego, czyli od nawet okrzemek jeszcze wcześniej, ale od dzisiaj mówiąc o zooplanktonie, od takich drobnych organizmów dochodzimy do ogromnej wagi jednego króla Arktyki dla drugiego króla Arktyki, co różnią się miejscem, pozycją troficzną i wieloma innymi rzeczami, bardzo wieloma rzeczami, ale może ten król Arktyki, czyli niedźwiedź polarny jest bardziej widoczny, ale znaczenie dla ekosystemu ma zdecydowanie ogromny właśnie kranus glacialis. Jeśli chodzi o inne zależności między zmianami klimatu, a w ogóle planktonem, w tym zooplanktonem,
No to już rozmawialiśmy o zakłóceniach tych cykli i pewnym niedopasowaniu, jeśli chodzi o dostępność pokarmu i zapotrzebowanie na pokarm. I to właśnie w zasadzie wokół tego się wszystko obraca, wokół zagrożonych łańcuchów pokarmowych. Co więcej, topnienie lodu i duża powierzchnia odkrytego oceanu, nieosłonięta lodem morskim, z jednej strony wydawałoby się, że to świetnie, bo większa dostępność światła słonecznego, więc fitoplankton kwitnie, a nawet zakwita dosłownie. Ale z drugiej strony nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować to, że nadmiar dobrego, czyli nie wytwarza tych kwasów omega-3 wystarczająco dużo nierozsądnych kwasów tłuszczowych. A to już stanowi problem dla chociażby zooplankton. Wspomniałam o tym, że zooplankton ma różne adaptacje do tego, żeby po pierwsze żyć w wodzie, a też dodatkowo oczywiście też w Arktyce. Otóż wszystkie gatunki zooplanktonu, w ogóle planktonu, zostały zmuszone do pewnych dostosowań strukturalnych, aby móc się po pierwsze unosić w ogóle w toni wodnej, tak? Czyli mają raczej płaskie korpusy, ale też liczne wypustki. Tam pokazywałam na przykładzie kranów gracjalis, tych wiosłowatych, powiedzmy, odnóży. Mamy też kropelki lipidów, które działają trochę jak taka wypornościowa kamizelka. Mają też czasami pływaki wypełnione gazami, takie żelowate kapsuły, tak, wypełnione gazami, które również pozwalają się unosić, a nie opadać na dno, no bo chcą utrzymać się raczej bliżej powierzchni wody po to, żeby być blisko fitoplanktonu, który jest ich pokarmem, a fitoplankton utrzymuje się z kolei blisko powierzchni wody, żeby mieć dostęp do światła słonecznego. Takim ciekawą adaptacją, ciekawym sposobem dostosowaniem jest też ta wymiana jonowa. Żeby to bardzo prosto wytłumaczyć, rzeczywiście zooplankton ma zdolność takiej wymiany jonowej, czyli jakby selektywnie usuwa cięższe jony. Cięższe jony, czyli powiedzmy kationy, kation sodowy, kation magnezu, aniony siarczanowe i wymieniają je na lżejsze, na przykład aniony takie jak anion amonowy Cl minus NH4, kation amonowy NH4 plus. Generalnie idea jest taka, żeby to co cięższe z siebie wyrzucić, a to co lżejsze przyciągnąć, tak. W skrócie znowu, żeby się unosić w toni wodnej, czyli z jednej strony nie są w stanie ruchem przeciwstawić się prądom morskim, ale z drugiej strony są w stanie działać tak, żeby w tej toni w odpowiednim miejscu tego słupa wody się utrzymać. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o miejsce słupa wody, zachodzi takie bardzo ciekawe zjawisko i w tym zjawisku chciałabym zakończyć dzisiejszą prezentację, które się nazywa dobowa migracja pionowa. Na czym to polega? No jednak jest to ruch, natomiast jest to ruch nie w poziomie, tylko w pionie. Co więcej, jest to największa migracja na naszej planecie pod względem biomasy. Więc jeżeli myślimy o migracjach ptaków, czy migracjach, wielkich migracjach Karibu, to jest wszystko nic, jeśli chodzi o biomasę, jeżeli porównamy to z codzienną wędrówką zooplanktonu. Nie robią tego wszystkie organizmy, które naliczamy do zooplanktonu, ale robi wiele z nich. Przemieszcza się, innymi słowy, w taki sposób, że nocą, w ten sposób, to było dobrze widać, nocą do góry, do górnych, bogatych w żywność warstw wody, w ciągu dnia schodzą ciemne głębiny i tak w kółko. Dlaczego tak się dzieje? Tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100% na to pytanie. Znaczy jest kilka czynników, które na pewno na to wpływają. Teoretycznie logicznym jest, że generalnie w ciągu dnia opadają na dno, a w ciągu, no nie na dno całkiem, ale powiedzmy głębiej, natomiast w ciągu nocy przemieszczają się wyżej. Bo
możemy sobie pomyśleć, że chcą być takie bezpieczne bardziej w nocy, ale jednocześnie jest tam nadal pokarm. Mogą wtedy z niego spokojnie korzystać, unikając drapieżników. To jest on tak, ale to zachowanie utrzymuje się prawdopodobnie przez całą zimę, pomimo tego, że warstwy powierzchniowe nie mają już tego pożywienia. No bo nie ma w ogóle dostępu do światła słonecznego. Wiemy, że mamy różnej długości noc polarną w Arktyce. Więc na pewno wiemy, że w trakcie dnia polarnego nie dochodzi do, na pewno raczej nie dochodzi do tych masowych ruchów. Natomiast w trakcie nocy polarnej tak, prawdopodobnie tak, chociaż te pomiary są bardzo utrudnione. Rzadko się w ogóle wypływa w trakcie nocy polarnej, żeby jakiekolwiek tego typu pomiary wykonać, czy to sądą, czy przez pobieranie próby chłodu. Różne czynniki wpływają na to zjawisko, czyli światło, tak? Organizmy zawsze chcą znaleźć jakieś optymalne natężenie światła. Mamy też temperaturę i też termoklinę, która może wpływać na barierę, może działać jak bariera, której organizm nie przekroczy, tak? Jeśli chodzi o różnicę temperatury, mamy temperatury tutaj mniej zasolenia. No, zasolenie też to prawda odgrywa rolę, bo tutaj chociażby w Arktyce topniejący lód morski tworzy taką warstwę słodkiej wody i liczymy różnicę właśnie zasolenia, to znów mamy taką barierę gęstości wody, której, w ramach której mogą się tylko przemieszczać takie organizmy. Jest też ciekawy jeden czynnik, hormony, konkretnie kajromony. Kajromony to są takie hormony wydzielane przez drapieżniki. Drapieżniki uwalniają taką trochę, takie ostrzeżenie, zresztą nie jest absolutnie zamiar, jeżeli w ogóle możemy mówić tutaj o jakimkolwiek zamiarze, ale drapieżniki generalnie uwalniają takie hormony, które stanowią dla innych organizmów taką chemiczny ślad, chemiczną wskazówkę, że trzeba uciekać. Pojawia się drapieżnik, czyli może stężenie tych kajromonów jest w określonych porach na mniejsze lub większe w danych warstwach wody. Do tej pory nie wiemy, czy zooplankton ma swój taki wewnętrzny zegar. Jeśli chodzi jeszcze o noc polarną, to tak jak mówię, nie jest do końca pewne, jak to przebiega, raczej dochodzi w dalszym ciągu do tej dobowej migracji pionowej, tylko trochę w innym cyklu, no bo słońca już nie ma, ale jest co innego, jest księżyc. W cyklu księżycowym działa zaopatrzony trochę inaczej, bo doba słoneczna ma 24 godziny, doba księżycowa ma trochę więcej, ponad o 50 minut jest dłuższa. Co więcej, światło księżyca oczywiście jest dużo, dużo słabsze, jak milion razy słabsze niż światło słoneczne. Nie jest też jasne, w jaki sposób zooplankton wykrywa te zmiany jasności w taki sposób. Są zbyt małe, aby ludzie je zarejestrowali, ale jest takie małe stworzonko w stanie prawdopodobnie również zmianami w świetle księżycowym się tam kierować, żeby dotrzeć takie warstwy wody, które w danym momencie są dla nich. To tyle, co chciałam Wam opowiedzieć o zooplanktonie w Arktyce. To, co jest ważne do zapamiętania, ale myślę, że utrwali się już przy pracy nad pakietem, to jest przede wszystkim Calanus glacialis, w ogóle widłonogi, ich rola w łańcuchu pokarmowym. Bardzo dziękuję.